dziecko dorasta, nie ma mieszkań. No. Co Polacy mają do zaoferowania? Chyba tylko, że mogą dymy robić. Dymy. Każde życie. Nasze życie jest skończone, tak? I pytanie, co dalej? No i pytanie jeszcze, za co żyć? I pytanie, za co żyć? To wszystko bardzo kosztuje, tak jak na przykład wczoraj wyniknęła rozmowa też pomiędzy naszymi rodzicami po tej informacji, tak, że ustawa, że jest ten projekt, to 4000, reakcje były bardzo różne, począwszy od takiego zbulwersowania. Czyli trochę wracamy do tego, o czym mówiłem na początku, że bardzo różny odbiór tego pomysłu. Tak, bardzo różny odbiór, począwszy od zbulwersowania, że jest to handlowanie trochę życiem, to ja powtarzam opinię rodziców, tak? Począwszy aż po, skończywszy na tym, że rzeczywiście dobrze, że o tym mówimy, no w końcu mówimy, w końcu się rzeczywiście została wywołana dyskusja. No i mam nadzieję, że ta dyskusja szybko się nie skończy, no i efektem tej dyskusji będą rzeczywiście rozwiązania, które przynajmniej w jakiejś mierze rozwiążą te problemy, o których pani teraz na antenie naszego radia mówiła. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pani Maria Małecka-Rzodkiewicz, dyrektor ośrodka rehabilitacji Amikus działającego w ramach Fundacji Dzieciom z Domu. Ale oni wcale tutaj nie rozmawiają, tu nawet nie ma o czym rozmawiać. Ja tu wyszłam z domu, Saska 42, stoją baby i się gapią. No, ja pierwszy raz widzę, one też pierwszy raz widzą. Stoją i się gapią. Tak już jak o tym Mareczku mówimy. Pro Mareczek z Karczewia. No to tak. Dziecko u Świadków Jehowy to by się spytało: mamo, co ta baba durna się tak gapi? No bo dla dziecka to jest takie nienaturalne, nienormalne, bo Świadkowie Jehowy, jak przyjeżdżają z Anglii, Ameryki, Białystok tutaj do Warszawy, moherowej Warszawy w Polsce, a no to jak na przystankach mają przebudźcie się i Biblię i strażnice, to uśmiechają się, rozglądają się, szukając kontaktu, aby nawiązać kontakt wzrokowy i słowny i tak, a to stoi się gapi, a dymy robi przez to, że ona się gapi, bo z przodu się gapi, a z tyłu obgaduje. No to, proszę Państwa, Saska 42. Oni chcieli tutaj szlachta, żeby była, a tu jest, proszę Państwa, jedno wielkie dziadostwo. Gapi się. Czyli przez to takie zachowanie dziwne robią dymy. Czyli, że skoro dziecko nawet pierwszy raz coś takiego widzi, a ma wszczepione, proszę Państwa, dobroć rzeczy, trzeba człowiekowi pomóc od razu do akcji, do dzieła. No to jak coś się wali, serek jakiś, proszę Państwa, coś cieknie, no to spieszę z pomocą, mam reklamówkę, czy poradzę, czy jakoś, aby do przodu. A tutaj nie ma, tutaj robią dymy, tylko jeszcze kracze, tak jak ten Mareczek, kracze. No to ta Litka Konlipski mówi na niego ropuch. Ja mówię, widzisz, znalazłeś dla siebie ropucho męża. On ropuch, a ty ropucha. Obecna, czy była wszak obecna, baba. To teraz tak, fakt, że ona zostaje ukierunkowana przeciwko jakiemuś wrogowi, to już jest dowód pewnej, w pewnym sensie, konsolidacji tych mocy instytucjonalnych. Tak? Nie przeszkadzają. Robią dymy, komentują. Proszę Państwa, to co jest, ale w sensie takim negatywnym, nie to, żeby komuś, kogoś coś poprawić, komuś życzliwie uwagę zwrócić. Tylko takie dymy robią, że jak jest problem, to on jest podwójny. Tak. No, drugiej klasy, mohery, drugiej klasy poowijane, takie tutaj przy Saskiej 42 stoją baby, poowijane moherem. I takie głupie, jak tak spojrzeć, to tym bardziej, że dziecko to zauważyło. Mamo, a co one takie jakieś durne są? Bo tak stać i bez roboty, bez reakcji, bez działania, to takie jakieś dziwne. Dla dziecka to wyda się od razu, ale dla dziecka normalnego, bo jak dziecko moher z tych Hanajek tutaj wyskoczyło, Praga Północ, Praga Południe w Warszawie, no to nie daj Boże, nie daj Boże.
Apel Sądu mogą być ośmieszki skarżą. Nie, no to jest w ogóle jasne, że tutaj będzie mnóstwo osób, które nie są w żaden sposób z narkotykami powiązane, że to nie będzie tylko eliminacja gangów narkotykowych. A tak, to taka jakaś dziadowa zebraczka. To nie jest możliwe, żeby tutaj tego rodzaju akcje odbyły się bez ofiar postronnych, bez niewinnych ludzi. W ogóle wina tutaj jest bardzo specyficzną kategorią, jeżeli mówimy też o narkomanach. Pełna zgoda. To jest też, że tak powiem, znamienne. Do tej pory stosunkowo mało się mówi o skazanych czy zabitych bossach narkotykowych. Zazwyczaj to są narkomani, nawet niekoniecznie dealerzy narkomani. Czasami są to osoby, które ktoś przypuszczał, że mogły mieć jakiś związek z narkotykami, ale czy jest to de facto forma pewnej rozprawy, czy politycznej, czy między gangami. I tutaj nie ma dwóch zdań, że to rzeczywiście nie jest tylko problem polityki narkotykowej. Ja rozumiem, że to, co właściwie w tej chwili obserwujemy na Filipinach, to jest coś, co wymyka się trochę takim kategoryzacjom zachodnim, że tak powiem, ale no jest to jednak przerażające, że mamy do czynienia z politykiem, który został wybrany w wyborach, który absolutnie posługuje się retoryką, nawet nie tyle, że retoryką przemocy. On po prostu steruje jakby zabójstwami i aresztowaniami na masową skalę. No to jest coś, czego ja nie wiem, kiedy myśmy coś takiego ostatni raz widzieli. Może Saddam Hussein, może Sudan, może państwa afrykańskie, ale to jest naprawdę jakiś ewenement. Tylko powinien od razu z akcją. No, sytuacja rzeczywiście na Filipinach jest bardzo, bardzo wyjątkowa. Ciężko, jak pan powiedział, znaleźć język. Ja cały czas tutaj wracam jednak do tego, że jeżeli się patrzy na Filipiny, to zaskakuje, jak mało jest to kwestia dla lokalnych elit politycznych, dla lokalnych nawet mediów, które odnotowują kolejne tysiące już ofiar. Powiedzmy sobie szczerze, tych ofiar już w tym momencie jest więcej niż ofiar stanu wojennego Ferdynanda Marcosa w latach 70. i 80. XX wieku. Ale nic się z tym nie dzieje. Media bardzo mimo wszystko spokojnie reagują. No, zginęły kolejne osoby. Tak naprawdę nie ma w ogóle żadnej opozycji. Tutaj trzeba byłoby powiedzieć słów kilka na temat systemu politycznego na Filipinach, gdzie partia liberalna, która partia byłego już prezydenta Aquino, która w największym stopniu stawała w szeregi, starała się doprowadzić do porażki wyborczej Duterte, wprowadziła największą liczbę parlamentarzystów do Kongresu Filipińskiego. 115 osób na 292 miejsca. Ale zaraz potem tak naprawdę większość, oprócz zdaje się trzech osób, członków tejże partii liberalnej, poparło skazanego przez Duterte kandydata na spikera, czyli na marszałka kongresu. I de facto zaliczana jest do strony rządzącej, do większości parlamentarnej. I w żaden sposób nie stara się pełnić roli opozycji. Dlaczego tak się dzieje? To wynika z tego, jak ukształtowany jest system polityczny na Filipinach, gdzie władza prezydenta jest bardzo duża i on decyduje o rozdzielaniu środków pomiędzy poszczególne regiony. I politycy wiedzą, że jeżeli wejdą, zaczną z nim wojnę, to na tym po prostu stracą. Tym bardziej, że jest to osoba, jak widzimy, dość bezwzględna, czy nawet skrajnie bezwzględna. Dziękuję bardzo. Dr Franciszek Czech z Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego był z nami. 14.37, program przygotowała Olga Tanajewska, a realizował Adam Szuraj. Połączenie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.
Reklama. Z definicji dodatkowa gotówka jest po to, by ułatwiać życie. Bo jak dostajesz coś ekstra, to po to, by było ci lżej, a nie na odwrót. W Eurobanku doskonale to rozumiemy. Dlatego przenieś do nas swoje kredyty i zapytaj, ile dodatkowej gotówki możesz dostać, bez zwiększania swoich rat. Udzielenie kredytu konsolidacyjnego dostępnego w kwotach od 2000 zł do 150 000 zł na okres od 3 do 108 lat, w tym możliwość otrzymania dodatkowej gotówki, zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej i wnioskowanej kwoty kredytu. Szczegóły, w tym regulamin udzielania pożyczek i kredytów przez Eurobank S.A., opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Eurobank. Na co dzień. Czysta okazja w Lidlu, czyli środki czystości w weekendowych supercenach. Już teraz. Żel WC Domestos. 1 litr. Tylko 5,99. Tak, jedynie 5,99. A proszek do prania E5,25 kg. Aż na 70 pral. Tylko 21,99. Jedynie 21,99. No taka okazja na proszek E to wybiera wszystko. No w każdym razie wszystko. Sprawdzi się w praniu. Środki czystości w weekendowych supercenach. Już teraz w Lidlu. Lidl. Co tydzień coś nowego. Dziubek do selfie. Mnie to nie dotyczy. Moje usta są suche, spierzchnięte i okrutnie szczypią. Wypróbuj Regenerum Regeneracyjne Serum do Ust. Olej z rokitnika regeneruje spierzchnięte i popękane usta. Ekstrakt z mango i awokado uelastycznia, a masło shea intensywnie nawilża i odżywia. Regenerum przynosi natychmiastową ulgę i długo pozostaje na ustach, chroniąc je przed czynnikami zewnętrznymi. Dzięki Regenerum moje usta są miękkie, elastyczne i jedwabiście gładkie. A dodatkowo serum zapewnia im ochronę przy każdej pogodzie. Regenerum. Pełna regeneracja. Poznajcie Alicję. Cześć. Alicja jest programistką aplikacji mobilnej. Moja działalność przynosi duże korzyści osobom, które stale się przemieszczają. Alicja potrafi tworzyć aplikacje, jednak potrzebowała pomocy, aby rozwinąć działalność. Szukałam firmy marketingowej, żeby zwiększyć sprzedaż i wyjść na zagraniczne rynki. Enterprise Europe Network skontaktowała mnie z austriackim partnerem. Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę Enterprise Europe Network w Polsce EEN.org.pl, a nasze lokalne biuro pomoże otworzyć twoją firmę na Europę. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina, który jest najlepszy. Polecam suplement diety Preventic. Dobrze, z tym, że ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. 60, ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna. Dzięki podwójnej dawce 500 mg odpowiada aż dwóm standardowym kapsułkom oleju z wątroby rekina. Ale to nie wszystko. Preventic jest jeszcze wzmocniony bezzapachowym czosnkiem. Kapsułka kapsułce nierówna. Ten Preventic ma dwa razy tyle oleju i jeszcze czosnek. Nigdy tak nie porównywałem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 14.40, Wojciech Kowalik. Dzień dobry. Lada chwila Sejm ma głosować nad projektem ustawy dotyczącym statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zakłada on m.in. jawność oświadczeń majątkowych sędziów. Kwota wolna od podatku wzrośnie, deklarują przedstawiciele rządu, ale jeszcze nie teraz. Sejm pracuje nad ustawą, która na przyszły rok przedłuża obowiązywanie kwoty wolnej na obecnym poziomie 3091 zł, mimo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który nakazał jej podwyższenie. Rzecznik rządu mówi, że ten problem zostanie rozwiązany wraz z wprowadzeniem jednolitego podatku, a to ma się stać od 2018 roku. Harmonogram Brexitu nie zmienia się, deklaruje rząd w Londynie. Takie jest stanowisko premier Theresy May po tym, jak brytyjski Wysoki Trybunał uznał, że do wyjścia kraju z Unii Europejskiej potrzebna jest zgoda parlamentu. Szefowa rządu przekonywała jednak kanclerz Niemiec i przewodniczącego Komisji Europejskiej, że brytyjski Sąd Najwyższy oddali to orzeczenie. Unia Europejska jest poważnie zaniepokojona aresztowaniem deputowanych Kurdyjskiej Ludowej Partii Demokratycznej w Turcji. Według Komisji Europejskiej te wydarzenia są zagrożeniem dla demokracji parlamentarnej i zaostrzają napięcia na południu Turcji. A kolejne informacje w TOK FM o 15. Pogoda. Do końca dnia deszcz możliwy na Pomorzu i zachodzie kraju. Poza tym pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. 3 stopnie na Podlasiu, 4-5 w centrum kraju, 6 na Pomorzu, 7 w Małopolsce, Wielkopolsce i na Górnym Śląsku, do 8 na Dolnym Śląsku. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Lista przebojów TOK FM. Jakie radio? Taka lista.
14:42, Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jak zwykle w piątek o tej porze witam w liście przebojów Radia Tok FM. Za nami notowanie 304, oto jak głosowali internauci na miejscu trzecim. Maciej Głogowski, goście jak i Piotr Maszczyk, Małgorzata Starczewska, Krzysztof Szek, Andrzej Arendarski, Piotr Kuczyński. Tok 5, oczywiście, ale przyczyną wtedy nie jest deficyt, tylko na przykład zwiększanie nadmierne płatności transferowych. Po polsku co to znaczy? Płatność transferowa to jest na przykład program 500+, albo zasiłki dla bezrobotnych, prawda? Wie pan, i od razu zrozumiałem. Jeśli ktoś mi dowiedzie, że centralizacja da efekt profesjonalizacji w takim rozumieniu, o którym mówiłam, most welcome. Znaczy, bardzo proszę. Proszę? No, naprawdę. Proszę, panie doktor. Polskie radio, polska audycja, naprawdę jest. Piękny jest. Polskie welcome. Prawda. Już będziemy się taką ustawę egzystracji, która zakazuje używania obcych. Kiedyś będziemy tutaj musieli... Panowie, mamy ustawę, która nakazuje, aby szef firmy mówił w języku polskim. Więc takim krokiem ustawy został zrobiony. Ale żeby już w audycji mówić, to już takiej ustawy nie ma. Ale ja nie mówię, ja tylko to cenzura musiała. Proszę, niech pan z tą cenzurą tutaj nie straszy. Ja naprawdę, bo to jeszcze wszystko przed nami może być dobrze. Na miejscu drugim Cezary Łasiczka. Tok 2. Cezary Łasiczka, program Owczarek. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Chciałem powiedzieć, że łączymy się ze studiem w Krakowie, gdzie jest gość, ale muszę powiedzieć, że próbujemy połączyć się ze studiem w Krakowie, w którym jest gość. No niestety, wydawało się, że XXI wiek ułatwi nam wiele rzeczy, że właściwie będziemy się już tak łączyli przy pomocy, nie wiem, myśli, jakieś bioprądy umysłowe. Nie wiem, jak to na dźwięk przełożyć. W każdym razie korzystam jeszcze ze starych technologii, takich, do których potrzebne są kabelki, antenki, chyba korbki też w niektórych momentach. I zdaje się, że rączka od jednej korbki jest chyba się obluzowała czy coś. I próbujemy, szanowni państwo, połączyć się usilnie. Ja całym sercem, technicy też mają dziś inne narzędzia oprócz serca. I jak tylko nam się to uda, a to będzie już bardzo niedługo, to przedstawię państwu gościa. Na razie niech gość pozostanie gościem niespodzianką, ale zapewniam państwa, że temat jest fascynujący. Sam, jak przeczytałem dwie książki, bo to dwa tomy, to potem nie mogłem spać dwie noce. Zajęło mi to, żeby przemyśleć, co tam w ogóle jest, ale nawet nie przemyślałem wszystkiego, tylko gdzieś około pierwszego rozdziału już. Jest to tak fascynująca sytuacja, że... Ale gość, który naprawdę poświęcił dużo czasu, wysiłku, wiedzy w to, żeby to wszystko zebrać, chyba najlepiej o tym opowie. Ja tylko będę przysłuchiwał się z otwartymi ustami. Także powracam tutaj z moim sercem do techników, którzy też mają śrubokręty i mam nadzieję, że już za bardzo niedługo będziemy mogli porozmawiać z gościem, który jest w studiu Radia Tok FM w Krakowie. No i jeszcze miejsce pierwsze. Roman Giertych u Mikołaja Lizuta. Tok 1. Po tym weekendzie myślę, że zazdrości pan swemu byłemu koledze Antoniemu Macierewiczowi, który został patriotą roku. No po pierwsze uważam, że jest to brutalny atak na Jarosława Kaczyńskiego. No, panie redaktorze, no chyba pan sam przyzna, że tytuł patrioty roku powinien przypadać co roku Jarosławowi Kaczyńskiemu, prawda? I nie, Antoni Macierewicz dziękował prezesowi, dziękował też Ojcu Rydzykowi, ja który też się należy ten tytuł. Ja rozumiem, ale jednak mimo wszystko Antoni Macierewicz przez swoją agendę, bo zdaje się to było wydawnictwo, które on sponsoruje, dał sobie ten tytuł, a nie dał Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ale nie zazdroszczę pan dlaczego? Że dlatego, że wczoraj Fundacja Obrony Demokracji, czyli ta fundacja, którą założyłem, której przewodniczę, mianowała mnie patriotą dekady. Czyli dłuższy period pan sobie wybrał. Tak, proszę pana, jestem patriotą dekady. Dekada kończy się dopiero za... Ale panie, tak skromnie, dlaczego tylko dekada?
dekady, może stulecia. Wie pan co, jeżeli złoży pan taki wniosek do Rady Fundacji, być może zostanie pozytywnie rozpoznany, ale... Bardzo proszę, zwłaszcza, że jestem pańskim dłużnikiem. No właśnie. Także nie jest to wykluczone. Na razie ze względu na moją legendarną pokorę zadowoliłem się patriotą dekady, a tak też wspomnień czarny, pan, ja pamiętam, jak dzieckiem byłem, gdy mój ojciec, oglądając dziennik telewizyjny, wybuchnął nagle głośnym śmiechem w momencie, w którym podano informację, że Breżniew otrzymał nowy order. Byłem naprawdę małym dzieckiem, pytałem się, o co, dlaczego to się tak śmieje. No i potem wytłumaczył, że... Wytłumaczył, że sporo już ma. Po pierwsze, po drugie, że jak ktoś sobie sam nadaje order, to można tylko się z niego śmiać. Więc ja jako patriota dekady cieszę się z tego, że Antoni Macierewicz został patriotą roku i martwię się, że nie został nim Jarosław Kaczyński. Lista przebojów to KZ. Jakie radio? Taka lista. Przed nami premiery w notowaniu 305. Listy przebojów Radia Tok FM. Na początek profesor Andrzej Zybertowicz u Jacka Żakowskiego. Tok 1. Ja już tutaj wysłuchałem wypowiedzi filozofa przenikliwego i kontrowersyjnego, ale bliskiego pana środowisku krytyki politycznej, Sławomira Żiżka, który powiedział, że on popiera Trumpa. Z jakiego powodu? Żeby wszystko się przewróciło? Tak, potrzebny jest taki wstrząs, żebyśmy przemyśleli podstawy funkcjonowania świata. To jak rządy PiS w Polsce. Myślę, że... Ale obiecałem to, że tutaj disclosure zrobić. Obiecałem panu profesorowi, że o Polsce nie będziemy rozmawiali. Na koniec mam tylko jedno pytanie o Polskę. Nie, Polska jest istotna w tym kontekście, oczywiście w wymiarze priorytetowym, którym jest bezpieczeństwo. Do tej rozmowy profesora Andrzeja Zybertowicza u Jacka Żakowskiego powrócimy jeszcze w liście przebojów, ale to za kilka chwil. Na razie nagranie reporterskie, sejmowe. Stanisław Piotrowicz w rozmowie z Karoliną Lewicką. Tok 2. Oczekiwanie, że po ukończeniu 70 roku życia sędzia Trybunału przedłoży zaświadczenie, jest zupełnie naturalne. Do jakiego lekarza musi się udać sędzia Trybunału Konstytucyjnego, żeby otrzymać takie zaświadczenie, że jest zdolny do dalszej pracy? Nie doprecyzowujemy, o jakiego lekarza ma tutaj chodzić. A jakie choroby mogą wykluczyć sędziego? A to nie do mnie pytanie. Pan ten projekt firmuje. To się odwołuje do wiedzy medycznej. No ja jestem ciekawa, czy jak sędzia ma na przykład wrzody na żołądku, to się nadaje do dalszej pracy, czy się nie nadaje? Proszę zapytać o to właściwą osobę. Propozycja trzecia, Dominik Tarczyński. Tok 3. Problem polega na tym, że w polskim prawie, to jest decyzja prokuratury, podkreślam, w polskim prawie, jeżeli postępowanie się toczy, a prokuratura chce znać odpowiedzi na pytania, co się wydarzyło, to do tej pory nie wiemy tak naprawdę, co się wydarzyło. Niektórzy wierzą w raport Rantinę i uważają, że wszystko jest jasne. Prokuratorzy uważają, że nie. Przypomnę, że w przypadku na przykład generała Sikorskiego po 65 latach dowiedzieliśmy się, że to nie było uduszenie, że inne okoliczności nie miały miejsca, więc ekshumacje mają sens. Już nie wspomnę o ekshumacjach postaci sprzed tysięcy lat, które także miały miejsce, jak tutaj Hamon, to już nie chcę porównywać, ale takie ekshumacje nawet po latach mają sens. Medycyna rozwija się i mamy możliwości odpowiedzenia na pytania, których jeszcze rok albo dwa lata temu może byśmy nie znali. Kolejna propozycja to nagranie, które wygrało 304 notowanie listy przebojów Radia Tok FM, czyli patriotyczne czasokresy i samoorder Breżniewa, czyli Roman Giertych u Mikołaja Lisuta. Tego nagrania słuchaliśmy przed kilkoma minutami, więc nie będziemy go słuchali ponownie. Przechodzimy do propozycji piątej, a tam ponownie, zgodnie z obietnicą, profesor Andrzej Zybertowicz u Jacka Żakowskiego. Tok 5. On potrafił zdiagnozować te procesy głębiej niż prawdopodobnie ktokolwiek inny w Polsce. Albo bardziej oszukać wyborców raczej. Obiecując złote góry dla wszystkich. Po pierwsze, budując jakieś machinacje, zamachów. Panie redaktorze, złote góry nie dla wszystkich, bo na pewno nie dla środowiska Agory. Wie pan co, czy dla środowiska Agory, to ja nie wiem. Myślę, że na przykład Tok FM zyskuje słuchaczy dzięki inwazji nieudaczników na media publiczne. W kolejnej propozycji Przemysław Iwańczyk, Michał Janczura, Krzysztof Sendecki. Tok 6.
jeszcze więcej sportu w Radiu Tok FM. PZPN, PZPN, niech nam żyje PZPN. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się i zapraszam na audycję jeszcze więcej sportu. Michał Janczura jest z nami. Dzień dobry. Krzysztof Sendecki. Dzień dobry. W dobrych humorach nastroju jesteśmy znakomitym, bo nie ma takiej rozrywki jak zjazdy, wybory i wszystko, co wiąże się z działaczem piłkarskim. Zabijaliśmy się, kto ma tam pójść, naprawdę, żeby doświadczyć tego życia na własne oczy, porozmawiać z tymi ludźmi, zobaczyć, jak to wygląda od środka. Oczywiście wszystkiego nie widzieliśmy, ale doświadczenie naprawdę ciekawe. Są takie stałe fragmenty programów, które powracają regularnie. Wyjście przebojów Radia Tok FM z całą pewnością do tych pozycji należą momenty, kiedy podaje się godzinę oraz wizytówki. Wiktor Osiatyński, Ewa Wojdyłu Osiatyńska. Tok 7. Dobry wieczór Państwu, Wiktor Osiatyński. Witam w kolejnej audycji Zrozumieć Świat. Naszym gościem jest po raz kolejny pani Ewa Osiatyńska. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Przepraszam, Ewa Wojdyło Osiatyńska. Dobry wieczór. Doktor Wojdyło Osiatyńska jest psychologiem i z moją żoną. Ostatnio Ola w liście przebojów była z podawaniem godziny. No to teraz będzie z wizytówką Aleksandra Dziadykiewicz. Tok 8. Dziękuję raz jeszcze pani Anna. Przepraszam, pani Justyna Politańska była moim państwa gościem, prezes Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Dziękuję za spotkanie. No i tak kończymy właśnie pierwszy program. Kończymy pierwsze śniadanie w toku, a za chwilę pierwszy gospodarczy program Radia Tok FM, ten po 6.40, czyli jeszcze 4 minuty. A jeżeli chodzi o pierwsze śniadanie, no to program przygotowała Małgorzata Wołczyńska, a realizował Adam Maciejewski. Tak przedstawiają się propozycje w 305 notowaniu listy przebojów Radia Tok FM. Wkrótce pojawią się one oczywiście na portalu tokfm.pl. Zachęcamy do głosowania. Teraz będzie można głosować przez 2 tygodnie. Tak się składa, że za tydzień w piątek wypada święto listy przebojów. Nie będzie kolejne wydanie, zatem 18 listopada w piątek po 14.40. Już teraz zapraszam. Do usłyszenia. Lista przebojów Tok FM. Jakie radio? Taka lista. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Miasta, jak Werther i Lota, jak syjamskie świata, złączone głowami w swoim... Dziada wyłączyć, dziada! Jesteśmy zdeterminowani, żeby po prostu walczyć do końca. Żydowskie piosenki. Które próbuje nam się w tym momencie nic odebrać. Nie wnosi melodia dzieci, to Janek Witek tak komentował melodia fatalna, przygnębiająca. No, dlatego obrzydliwe to jest. Ma jednak wejść 1 września 2020 roku. Tych tygodni, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Od wiedzy dotyczącej, z wyprzedzeniem oczywiście, jakie ostatecznie zmiany... Obrzydliwe! Rozumiem, że na przykład jeżeli ta jonizacja wejdzie w życie, no to będzie trzeba szukać po prostu... Krister! Różne te piosenki, które puszczał Janek Witek. Te zmiany, o których mówimy, wprowadzić ustawę od 1 września przyszłego roku, jeśli chodzi o rejonizację, one nie będą dotyczyły dzieci, które już są w edukacji domowej. Czyli każde dziecko, które w tej chwili jest na przykład w szkole podstawowej, będzie mogło ją dokończyć. No, to przynajmniej w tej szkole, w której ją rozpoczęło. Te zmiany będą dotyczyły osób nowych, które będą chciały skorzystać z edukacji domowej. No to w takim razie, no idąc tym samym tropem, też z pana doświadczenia, znalezienie dobrej szkoły, która będzie spełniać no, te wymogi stawiane przez rodziców, szkoła może wszystko zepsuć. Wszystko może zepsuć.